Podczas dzisiejszej konferencji z udziałem dyrekcji Ostrowieckiego Szpitala dr Adam Karolik poinformował o poprawie sytuacji związanej z liczbą osób chorych na COVID-19. Spada nam ilość chorych zakażonych na COVID przebywających w naszym szpitalu, co jest odzwierciedleniem też tej sytuacji ogólnopolskiej, ogólnospołecznej. Spada ilość zakażeń nowych. W tej chwili na oddziałach szpitalnych mamy 43 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Dwie spośród tych osób to przebywają na oddziale intensywnej terapii. Jedna korzysta z pomocy w oddychaniu przy pomocy respiratora. Stan pozostałych pacjentów jest stabilny. Równie dobrze wygląda sytuacja dotycząca personelu medycznego. Aktualnie na zwolnieniu lekarskim przebywa około 30 pielęgniarek, co nie wpływa na funkcjonowanie ostrowieckiej lecznicy, która w niedługim czasie ma pozyskać dodatkowy personel zza wschodniej granicy. Mamy postępy w zatrudnieniu lekarzy ze wschodu. Ci lekarze fizycznie tu w Ostrowcu pojawią się za 2-3 miesiące, niemniej jednak z niektórymi z nich nawiązaliśmy już kontakt bezpośredni. Niektórzy u nas już byli w szpitalu, inni tu przyjadą osobiście. Z innymi kontaktujemy się przez środki elektroniczne przekazu. Także mamy potwierdzenie pani doktor z anestezjologii, tylko ona chce podjąć pracę od 1 października. Tu już nastąpiła wymiana dokumentów między szpitalem a tą panią doktor. No z powodów swoich rodzinnych deklaruje przyjście do pracy od 1 października. Pojawiły się również zgłoszenia dotyczące podjęcia pracy przez lekarzy na oddziale chorób płuc i oddziale zakaźnym. Natomiast punkt szczepień powszechnych przy ulicy Sandomierskiej nadal czeka na otwarcie. Czekamy tylko, żeby nasz punkt szczepień został włączony w dystrybucję szczepionek. Jak będzie włączony w dystrybucję szczepionek, to wtedy będzie można się rejestrować do tychże szczepień. Na razie nie ogłoszono konkretnej daty otwarcia punktu, natomiast szczepienia są nadal wykonywane w szpitalnym punkcie, gdzie wczoraj podano 335 dawek preparatów przeciw COVID-19.